Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry, oczywiście witam już w atmosferze jesiennej, o czym wspomniałem w ubiegłą niedzielę. Witam też w atmosferze październikowej, bo zakończył się miesiąc wrzesień, i w atmosferze różańcowej i oczywiście też w atmosferze akademickiej, bo studenci w tym czasie rozpoczynają nowy rok akademicki 2022-2023. Jest początek miesiąca października, mamy dzisiaj drugi dzień tegoż miesiąca, więc dopiero taki bardzo jeszcze, jak to się mówi, lichy początek. W każdym razie, proszę Państwa, gdyby dzisiaj nie było niedzieli, gdyby był dzień zwykły, to liturgicznie byśmy wspominali świętych aniołów stróżów. Dzisiaj do nich warto się pomodlić. My wiemy o tym, że każdy z nas ma anioła stróża. Wiemy o tym, że są takie istoty. Na katechezie słyszeliśmy, uczono nas, ksiądz uczył, czy katechetę, że aniołowie są to duchy, które mają rozum, wolną wolę, a nie mają ciała. Gdy jesteśmy małymi dziećmi, to wtedy rodzice uczą nas modlitwy, uczą nas znaku Krzyża Świętego, ale uczą nas też takiej bardzo prostej modlitwy do anioła stróża. Ja Państwu tę modlitwę przypomnę. Zechciejcie ze mną razem tymi właśnie słowami pomodlić się do bohaterów dzisiejszego dnia. Aniele Boże, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy mojej, ciała mego i zaprowadź do żywota wiecznego. Amen. To jest bardzo krótka modlitwa, taka bardzo dziecięca modlitwa, ale myślę też bardzo przekonywująca i bardzo prosta, jeżeli chodzi o zrozumienie. Modlimy się do aniołów stróżów, prosimy ich o to, żeby oni nam towarzyszyli w naszym życiu, żeby bronili właśnie od tego zła, żeby ta współpraca z nimi, nasza współpraca z nimi, żeby układała się pozytywnie i by właśnie owocem tej współpracy było nasze lepsze życie. Życie lepsze, bardziej odpowiedzialne. Życie, które będzie oczywiście życiem zasługującym na życie wieczne. Poza tym, proszę Państwa, no oczywiście jest miesiąc październik, tak, już powiedziałem o tym, czyli miesiąc różańca. Mam nadzieję, że takie nabożeństwa różańcowe, już wiemy, o których są w poszczególnych kościołach. Bierzmy udział w takich nabożeństwach. Wieczorem, godzina 18 czy 17, ale jeżeli ktoś nie może, jeżeli ktoś boi się, bo już trochę będzie ciemno, szarówka, bardzo proszę w domu, w gronie rodzinnym, a może nawet samemu, czy samej odmówić cząstkę różańca, a jeżeli komuś trochę za długo, to niech odmówi przynajmniej dziesiątek różańca, niech weźmie do ręki właśnie tego rodzaju, powiedziałem, narzędzie modlitwy, bardzo proste i bardzo skuteczne, i pomodli się do Matki Bożej Królowej Różańca, która nas i zachęca, i która też, jak powiedziałem wielokrotnie, wzywa nas, odmawiajcie różańce. Zechciejmy posłuchać naszej matki, jeżeli ona jest naszą matką, a dobre dziecko słucha matki. Złe dziecko jest skromne i nie zawsze słucha matki. Dlatego też, jeżeli chcemy być dobrymi dziećmi, jej dziećmi, to słuchajmy. Słuchajmy to, do czego ona nas zachęca. A ona oczywiście, jak wiemy, wzywa nas do odmawiania różańca. Niechaj każdy dzień w miesiącu październiku będzie właśnie tym dniem, który pozwoli nam na to, byśmy tą modlitwą różańcową troszeczkę uwielbili Boga i oddali cześć naszej Matce, jak powiedziałem, Królowej Różańca Świętego. Poza tym, no, początek akademickiego roku. Wszystkim studentom składam najlepsze życzenia. Kochani, drodzy Państwo, drogie Panie, drodzy Panowie, studenci, studentki, życzę opieki Matki Bożej, Stolicy Mądrości. Życzę też, żeby aniołowie stróżowie, wasi, nasi aniołowie stróżowie, żeby byli z Wami przez te wszystkie dni roku akademickiego, żebyście ten rok akademicki, czy w Suwałkach, czy w innym mieście, czy w innych miastach, spędzili odpowiedzialnie, żebyście spędzili go tak, by właśnie ubogacić siebie, owszem, intelektualnie, ale także duchowo, także kulturalnie. My mamy rozwijać się na różnych płaszczyznach, po to jest szkoła średnia, po to jest podstawówka także, a nawet przedszkole, i po co też są studia. Studia wyższe. Oczywiście studia bezpośrednio przygotowują Was do zawodu, dlatego też życzę, żeby poprzez to przygotowywanie do właśnie tego zawodu, jakie żeście wybrali, żeby było przygotowaniem bardzo, bardzo dobrym, bardzo skutecznym i bardzo też konkretnym, i takim bardzo fachowym, i bardzo, bardzo wnikliwym. Wszystkiego najlepszego.
lutego. Poza tym, drodzy Państwo, warto zauważyć, że w najbliższy wtorek, będzie to czwarty dzień miesiąca października, wtedy wspominamy świętego Franciszka. Kłaniam się wszystkim solenizantkom, paniom Franciszkom, solenizantom, panom Franciszkom, ale chodzi o co innego. Chodzi mianowicie o to, że święty Franciszek jest patronem ekologii, patronem przyrody, tej właśnie pięknej przyrody, która nas otacza, tej przyrody, która ma teraz oblicze jesieni, takiej jesieni już troszeczkę, że tak powiem, zaawansowanej, bo mam już kilka dni tej jesieni za sobą, żeby właśnie święty Franciszek uczył nas szacunku dla każdego żyjątka, dla każdej trawki, dla każdego drzewka. Pamiętajmy, ta zieleń, która nas otacza, to nie tylko dekoracja, ale to jest nasze życie. W ten sposób nasze płuca są bardziej zdrowe, w ten sposób nasze zdrowie jest też bardziej szlachetne i oczywiście bardziej przydatne, żebyśmy mogli normalnie żyć, czy jako będący w danym zawodzie, czy na emeryturze, czy na wczasach, czy gdzie indziej. Niech święty Franciszek modli się za nami i niech święty Franciszek wstawia się za nami i niech święty Franciszek uczy nas, jak powiedziałem, tego szacunku. Owszem, do przyrody, ale także do zwierząt, do psów, do kotów. My mamy tyle psów, mamy tyle kotów. Nie można się nad nimi, kochani, znęcać, nie można ich katować, bo nieraz my wyżywamy się na tych niemych zwierzętach. Święty Franciszek określa ich jako bracia mniejsi. To są nasi bracia, są to nasze siostry. A siostra, brat, to właśnie to jest rodzina, właśnie ta rodzina poszerzona, rodzina, której na imię właśnie ci, którzy nam towarzyszą, ci, którzy też w jakiś sposób nasze życie ubogacają i to nasze życie upiększają. Wszystkiego najlepszego z racji świętego Franciszka i z racji właśnie tego, który jest patronem przyrody, patronem ekologii. Drodzy Państwo, dzisiejsza niedziela, to jest 27 niedziela zwykła. Gdy byliśmy w kościele, to usłyszymy, ewentualnie usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Apostołowie prosili Pana, dodaj nam wiary. Pan rzekł, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie, wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna. Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola, pójdź zaraz i siądź do stołu, czy nie powie mu raczej, przygotuj mi wieczerze, przepasz się, usługuj mi, aż z ziemi napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił. Czy okazuje wdzięczność słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie, słudzy, nieużyteczni jesteśmy, wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. Dzisiaj, jak słyszeliśmy, Chrystus zwraca naszą uwagę na służbę, żeby ta właśnie służba była służbą pokorną, żeby to nie była jakaś służba wyrachowana, garbata, ale byśmy byli oddani sobie wzajemnie, byśmy oddani byli sobie wzajemnie w rodzinie, jako bracia, jako siostry, jako Polacy, byśmy byli oddani sobie wzajemnie też jako ludzie wierzący, jako ludzie, którzy wierzą w Chrystusa i którzy wierzą Chrystusowi. Oby właśnie ta nasza służba była pełna pokory, obyśmy poprzez służbę przybliżali siebie do drugich ludzi, do naszych bliźnich, a nade wszystko byśmy w ten sposób przybliżali się do samego Pana Boga, bo nie można być w porządku wobec Boga, jeżeli nie jest w porządku wobec człowieka. Bądźmy w porządku wobec człowieka, a to przełoży się na to, że będziemy w porządku wobec Boga, naszego Pana, naszego Stworzyciela i naszego Zbawcy. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie i wszystkiego najlepszego na nowy, rozpoczynający się tydzień różańca, tydzień studencki, tydzień miesiąca października. Zostańcie z Bogiem.